idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz przy wejściu do niej znajdziecie uwiązane ośle, którego jeszcze żaden człowiek nie dosiadał. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj. A gdyby was kto pytał, dlaczego to robicie, powiedzcie, Pan go potrzebuje i zaraz odeślę je tu z powrotem. Przyprowadzili więc ośle do Jezusa i zarzucili na nie swe płaszcze, on wsiadł na nie. Wielu zaś słało swe płaszcze na drodze, a inni gałązki ścięte na polach. Ci zaś, którzy go poprzedzali i którzy szli za nim, wołali: Hosanna, błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie. Skłoń gałązki, drzewo święte, ulżyj członkom tak rozpiętym. Odmień teraz swoją srogość, którą światło z urodzenia. Spuść przed ludźmi. Sami nie wchodzicie, a tym, którzy tam zmierzają, przeszkadzacie. Biada wam. Czy jest ten obraz i napis? Cesarza! Oddajcie więc cesarzowi to, co jest cesarskie, a Bogu to, co należy do Boga. Tę kobietę dopiero co przyłapano na cudzołóstwie. Mojżesz w prawie kazał nam takie kobiety kamienować. A jakie jest twoje zdanie? Któż z was jest mocniejszy? Niech pierwszy rzuci w nim kamień. Potępiam.
żeby nie grzeszyć więcej. Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby go sądził, lecz po to, aby go zbawił. Pójdźcie za mną, moi uczniowie, aby oddać Ojcu cześć w Jego świątyni. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia.